Dzień dobry. Cześć, nazywam się Bartek Orłowski i mam wielką przyjemność poprowadzić kilka odcinków, nowy cykl lekcji gry na ukulele, które mam nadzieję dla jednych będą stanowiły jakąś podporę, wsparcie w rozwijaniu ich umiejętności, a dla innych może zapoczątkują świetną przygodę z ukulele. Cykl i te kilka odcinków, o których będziemy mówić, będą dotyczyły zabaw rytmicznych, będą dotyczyły poprawnej artykulacji, czyli sposobu wydobywania dźwięku we właściwy sposób, albo we właściwy, albo po prostu w przyjemny sposób. Będą dotyczyły też sposobu na szybką drogę do opanowania techniki chwytania akordów za pomocą bliźniaków akordowych. Coś, co lubię najbardziej, o czym lubię najbardziej opowiadać. A na początek kilka słów o pustych strunach. O tym, że liczymy od dołu, to już pewnie wiecie. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. O tym, że się nazywają, możliwe, że wiecie. A, E, C oraz G. O tym, jak stroić, może też wiecie. A ten odcinek ma pomóc Wam w zapamiętaniu dźwięków. W zapamiętaniu nie nazw, nie numerków, tylko samych dźwięków. I zrobimy to za pomocą piosenki. Ale zanim dotrzemy do piosenki, słów kilka na temat nut. Kiedy mówimy o nutach, musimy zacząć od wyjaśnienia, co to takiego. Placek, nasionko, kropka, słońce, cokolwiek. To jest cała nuta, którą liczymy do czterech. Kiedy podzielimy na pół całą nutę, jak jabłko nożem albo arbuza, mamy dwie połowy jabłka. W przypadku nut mamy dwie pół nuty. Bardzo dobrze. Dwie pół nuty. Kiedy podzielimy pół nutę na pół i drugą pół nutę na pół, będziemy mieli cztery ćwierć nuty. Cztery ćwierć nuty. Tak samo jak dwie połówki jabłka. Podzielone na pół dadzą nam cztery ćwiartki jabłka. I na tym zaprzestańmy. Możemy dzielić jeszcze na mniejsze części. Dla nas tyle wystarczy. Okay? Kiedy będziemy chcieli umiejscowić nasze dźwięki, ukulele, na pięciolinii, po kluczy wiolinowym, który nam wskazuje, gdzie jest punkt odniesienia, w tym wypadku pokazuje nam dokładnie dźwięk G, czyli drugą linię, a dźwięk G to nasza czwarta struna pusta, czyli tu. Struna trzecia to C. C, najniższy dźwięk ukulele z wysokim G, jest tu, na linii dodanej. Druga struna, E, jest w tym miejscu, na pierwszej linii. Pierwsza struna, A, jest na drugim polu. To są zwykłe oznaczenia. Tak naprawdę, no dobrze, niech będzie całe nuty, ale chcielibyśmy to zamknąć w jakąś formę. No to spróbujemy to zamknąć w formę w metrum 4 czwarte. Dwie czwóreczki nam oznaczają, że liczymy do czterech. Liczymy do czterech i w jednym takcie, czyli od początku do kreski taktowej lub później od kreski do następnej kreski, muszą nam się zmieścić cztery miary. Żeby to sumarycznie dało nam cztery, musimy z nich zrobić ćwierć nuty, czyli zamalować w środku i dostawić laseczkę. Raz, dwa, trzy,
4. Następny takt. Od następnego taktu liczymy znowu do 4. Więc jak to zagrać? Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery. Jak zagrać odwrotnie, od tyłu? No można przeczytać nuty od tyłu. Ale można też je zapisać od tyłu. A, E, C, G. A, E, C i G. Już mamy dwa takty naszej melodii. G, C, E, A, 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 E, C, G. Okay. Jesteśmy blisko piosenki, którą sobie za chwilę wspólnie zagramy, ale piosenka się troszeczkę różni, ponieważ ma te same dźwięki, co prawda, ale są one przesunięte troszeczkę w czasie. Inaczej się je gra. Jak inaczej? Ano w ten sposób. Żeby o tym opowiedzieć, muszę wam wspomnieć o tym, co to jest takiego. Może troszkę mniejsze. O. Ta zdechła mewa lecąca bokiem to pauza ćwierćnutowa. To jest równowartość ćwierćnuty, z tym, że cisza. Nie wiadomo, czy niewiele ważniejsza niż sam dźwięk. I ta pauza powinna nam się pojawić dokładnie w tym miejscu. Tu i później tu. Przesuwamy sobie. O. I czyli mamy tak. 4, 4. Na raz mamy pauzę. Na 2, na 3, na 4 jest nutka. W związku z czym również musi nam się przesunąć kreska taktowa. Tu i tu też. No i tutaj zamiast ćwierć nuty chcielibyśmy, żeby ta nuta była dłuższa, więc postawimy sobie całą nutę, czyli jeden dźwięk, który będzie trwał przez cały takt. I tutaj podobnie. Sio, tam, G, cała nuta do końca. I uzyskamy taką oto melodię. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Proste? Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Na końcu frazy, motywu, melodii, kiedy pojawiają się takie dwie kropy, oznacza to, znak repetycji oznacza to, że powtarzamy od początku. Albo od innego znaku repetycji, który stoi wcześniej. Jeszcze raz. Raz. G, C, E, A. Dwa, trzy, cztery. Raz. A, E, C, G. Dwa, trzy, cztery. Raz. Przypomnę, albo może zwrócę uwagę na to, jak grać, żeby było, żeby brzmienie instrumentu było pełne, bez zbędnych przydźwięków, brzdęków, okrągłe, jasne, bez strzałów. Tak zwany sweet spot znajduje się w miejscu, gdzie gryf, szyjka łączy się razem z korpusem, z pudłem rezonansowym. To jest mniej więcej połowa gryfu, tutaj. Najwygodniejsza pozycja do trzymania ukulele to chwyt pod mniejsze wybrzuszenie, tak żeby kciuk spoczywał właśnie w tym miejscu.
zaciągamy kciukiem, który spada, odpoczywa, spada na strunę, odpoczywa, spada, odpoczywa. I z powrotem to samo. Odpoczywa, odpoczywa, wyprostowany i odpoczywa. Piosenka Mój pies ma pchły, czyli My dog has fleas, wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, ale jej dokładne pochodzenie nie zostało określone. Prawdopodobnie chodzi o pchły, które wziąły swój początek z określenia ukulele hawajskiego, uku skacząca lele pła. Piosenka ta ma za zadanie zakodować w głowie dźwięki pustych strun. Mój pies ma pchły. Mój pies ma pchły. Albo mój pies pły ma. My dog has fleas. W każdym bądź razie piosenka z polskim tekstem brzmi tak. Fajnie się gra. Mój pies ma pchły, zaszczeka gdy. G, C, E, A na ukulele gram. Spróbujmy razem. Bardzo wolnym tempie. Ok, zaczynamy sobie od pustych strun. Pamiętamy? Aligator, Edek ciągle gra, czyli A, E, C i G. I zagramy sobie teraz od trzeciej struny. Trzecia struna C. Grajcie razem ze mną. Raz, dwa, trzy, cztery. C, C, tylko C. Tak jest. Szykujemy się do drugiej struny, czyli E. Raz, dwa, trzy, teraz. E, 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 E. Tak jest. Pierwsza struna, A. I czwarta, G. Tak jest. I znowu trzecia, C. C, 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 C. Teraz E. E, 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 E. Teraz A. Tak jest. I czwarta G. I jeszcze szybciej. Raz, C. Raz, dwa, trzy, cztery, C, C. Teraz E. Raz, dwa, trzy, cztery. Teraz A. I G, czwarta. Okej, wystarczy. Bardzo ładnie. Okej, puste struny. A, aligator, Edek ciągle gra. Możemy sobie zrobić taką grę powtarzanie, tak zwane echo. Aligator, Edek. Powtórzycie po mnie. Dwa, trzy, cztery. Aha, prawie dobrze. Jeszcze raz, dwa. Najpierw ja. Aligator, Edek. Proszę. Tak jest. Jeszcze raz. Aligator, Edek i wy. Dobrze. I trzecia. Ciągle gra. Trzecia, czwarta. Ciągle. Jeszcze raz. Ciągle gra i wy. Ciągle gra. Aha. Wszystkie cztery spróbujemy połączyć. Aligator, Edek, ciągle gra. Trzy, cztery. Aligator, Edek, ciągle gra. Super, mamy to. Pamiętacie na pięciu linii, jak nutki się mają? Czy nie? Czwarta struna, G. Tutaj, na drugiej linii, tak? Trzecia, czyli C, na dodanej. Ciach. Potem co mamy? Potem jest E i
Na pierwszej jest E. A potem jest pomiędzy drugą a trzecią. Tak jest, na drugim polu. Na drugim polu jest nutka A. I to jest G, G, C, E, A. Moje ukulele jako jedyne spośród waszych brzmi inaczej. Ma niskie G. Ale to nie stanowi problemu. Zagrajmy wszyscy razem. 3, 2, 1 od czwartej struny. Raz, dwa, trzy, cztery. Dokładnie. I na tych dźwiękach będzie nasza piosenka Mój pies ma pchły. Tak? Z tym, że pamiętajcie, że zanim zaczniecie grać na raz mamy co takiego? Pauzę ćwierćnutową. Dokładnie. Raz, dwa, trzy, cztery i ostatnia nutka to cała nuta. Tu mamy raz, dwa, trzy, cztery i na raz jest cała nuta. Zagramy to razem? Raz, dwa, trzy, cztery, raz. Aha, właśnie na raz nie gramy. Jeszcze raz. Trzy, cztery, raz. Elegancko. I to samo, tylko że od pierwszej struny do czwartej. Raz, dwa, trzy, cztery, raz. Super, bardzo ładnie. No to myślę, że możemy sobie zaśpiewać najpierw. Zaśpiewać i może od razu zagrać. Tekst jest prosty, macie go na kartkach. Raz, dwa, trzy, cztery, raz. Ukulele, dwa, trzy, cztery, raz. A, E, C, G, tak jest, trzy, cztery, raz. G, C, E, A, dwa, trzy, cztery, raz. Fajnie się gra, dwa, trzy, cztery, raz. Mój pies ma pchły, dwa, trzy, to samo, od czwartej zaszczeka, gdy, dwa, trzy, cztery, raz. G, C, E, A, dwa, trzy, cztery, raz. Na ukulele gram. Końcóweczka jest troszeczkę inna, tak? Ponieważ mamy dodatkowo nutkę jeszcze G i nutkę C w następnym takcie. Na raz, na ukulele gram. Super, potraficie to grać, więc gramy to z akompaniamentem. Ale zanim zaczniemy grać wszyscy, kto gra akordy C-dur, F-dur i G-dur i potrafi je przeczytać z pięciolinii, od razu gra, dobra? Na akordach, tak? Może najpierw ci, którzy grają na akordach. Spróbujmy razem. Raz, dwa, trzy, C-dur. C, 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 F, 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 F. C, 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 dur, C, dur, F, dur, F, dur, F, dur. Ja śpiewam. Ukulele, teraz A-mol. A, E, C i G. Dwa, trzy i C. G, C, E, F, dur. A-mol, fajnie się. G, dur, dwa, trzy, F, dur. Mój pies, G, dur. Fły, trzy, cztery, F. Zaszczeka, gdy G dur, znowu F, G, C, E, znowu G i znowu F, na uku G dur, le, C dur, gram, dwa, trzy, F dur, dwa, trzy, cztery, C dur, F dur, C, F, C. Czy C, G, C na końcu? Jakoś tak, C, G, C. Dobra, elegancko, może być F, może być G. Czy ci, te osoby, które grają na akordach już wiedzą gdzie, jak to śledzić, czy nie? Jeśli nie wiedzą, to mogę podpowiedzieć, że patrzymy na takty. Takty nam mówią o tym, gdzie jesteśmy w czasie. Tak jest, liczymy do czterech i każdy takt, wszystko co jest pomiędzy kreskami taktowymi, to jest, zawiera się w czterech miarach. Jeśli sobie potraficie policzyć, no to, to jest prosta sprawa. Jeśli nie potraficie policzyć, to trzeba ćwiczyć granie i liczenie jednocześnie. Dobra? No to teraz spróbujemy to zagrać wszyscy, ok? Troszeczkę wolniejsze tempo, tak żeby wszyscy zdążyli. Harmonia, akordy. Raz, dwa, trzy, cztery. C, F.
znowu C. Uwaga, melodia wchodzi. 3, 4, raz. Ukulele z powrotem. A, E, C, G. Tak jest. G, C, E, A. Fajnie się gra. Mój pies ma pchły. Zaszczeka, gdy... Od czwartej. G, C, E, A. Na ukulele gram. F, 2, 3, 4, C. F, C, G, C. A nie wiem, czy nie nakręciłem coś na końcu. Tam mniej więcej coś takiego chyba jest. A jak nie, to... Też jest ok. To też było dobrze. Dobra, rewelacja. Puste struny opanowane, tak? Zagramy sobie jeszcze raz tą pierwszą piosenkę na pustych strunach. Zaczynając od struny C, od trzeciej struny. Raz, dwa i raz, dwa. Pusta trzecia. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze. Teraz druga. Tak jest. Pierwsza. I czwarta. Samo, trzecia, hop. Teraz druga. Pierwsza. I G, hop. I kończymy na trzeciej. No, otóż to, na C. Albo akordem C6. Tak jest. Mój pies ma pchły. Pamiętajcie, przytulajcie pieska i przytulajcie swoje ukulele.